Byliśmy na kole, by tam w rogu kawałka pola wkładać krzyżyk zrobiony z palmy wielkanocnej i święcić pole. Myślę, że ten zwyczaj do dnia dzisiejszego zachował się w wielu regionach i w naszych wioskach. Piękny zwyczaj, który podkreśla tę łączność człowieka z Bogiem. Tę zależność człowieka, który pracuje, i Boga, który daje wzrost. Człowieka, który składa ręce do modlitwy, spracowane ręce, i Boga, który zsyła błogosławieństwo. Niech i ten obraz wznieci na nowo w naszych sercach miłość do przyrody, która nam jest dana, a jednocześnie zadana. Amen. Emaus wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką, podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica Pański, niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, za nas, Panie Boga,
płakanie. Przebaczenia, jutrzenkę nam rozświetlaj zbawczą. Wejrzyj, Panie, na braci, co płaczą. Gdy przeżył nieszczęścia grob, linien mi grzech. Thank you.
Delegacje Kółka Rolniczego z Wisły Wielkiej.